Ludzie zatrudnieni przez mężczyznę z Witaszyc przyszli pod jego dom, twierdząc, że nie dostali pieniędzy za pracę w Niemczech. Mąż pojechał do Niemiec i tam pracował, wiem ile tam było, 6 tygodni, co tak, 6 w ogóle tygodni. Nie zapłacił pieniędzy. Mhm. Spali w samochodzie nawet, bo nie było w hotelu, jak tam gdzieś dojechali do innej miejscowości, pracowali tyle godzin i za nic. Niestety mężczyzny nie zastali w domu, dlatego postanowili do niego zadzwonić. No nie wiem, o której będę godzinie, ale to nie mam zamiaru ci się tłumaczyć, o której godzinie będę, albo o której będę wyjeżdżał z domu. A powiedz mi, kiedy zamierzasz wypłacić? Wiesz co, nie chcę mi się rozmawiać przez telefon na tym momencie. No to czekamy za tobą i zapraszamy na rozmowę. Tak szybko na pewno mnie nie będzie. Poszkodowani nie ukrywają, że pieniądze zarobione w Niemczech są im potrzebne. Ma pani jakieś dzieci na utrzymaniu? Mam córkę, jeszcze chodzi do szkoły, no syn też tutaj akurat był w Niemczech, że jest pełnoletni. Też nie dostał tych pieniędzy? Też nie dostał. Ja natomiast nie mam na opłacenie mieszkania, bośmy mieszkanie wynajęli. Gdzie pan wynajął to mieszkanie? Skąd pan jest? Ja z rodziny, znaczy to przeprowadziłem się, nie? Mhm. I mieszkanie wynajęliśmy i w tej chwili nawet nie mam na zapłacenie za wynajem mieszkania. Jestem bez grosza, jestem, nie wiem, no, gdyby tutaj trochę pomoc matki, to by było ciężko naprawdę. Mhm. Ile pan ma lat? 21. Czyli jest pan na utrzymaniu teraz w zasadzie mamy? No, dokładnie. Pracuję w firmie Adros w Dobrzycy, a wziąłem urlop miesiąc czasu, żeby sobie dorobić na węgiel, nie? No i pojechałem i byłem praktycznie na dwóch zjazdach, bo zjechaliśmy jeszcze w międzyczasie i właśnie mi jest dłużny za te dwa zjazdy, tam też będzie około 4390. Teraz za ten drugi zjazd mi wisi 3970. No ja w tej chwili jestem zadłużona już na ponad 2000. Pożyczam, gdzie tylko mogę, żeby tylko dzieci wyżywić. No ciężko mamy sytuację, bo jesteśmy na wynajmie i 600 zł to jest wynajem. Wy mieszkanie wynajmujecie gdzie? W Jarocinie? W Kotlinie, tak. I jest tam jeszcze rata kredytowa, no bo jak się wprowadzaliśmy, to troszeczkę remontu sobie zrobiliśmy. No, także 1000 zł to odchodzi na właśnie na czynsz i na tą ratę. No i potem bieżące wydatki, nie? W jakim wieku, ile państwo macie dzieci? 4,5 i 3,5 roku. Mhm. Małe dzieci. No. To rozumiem. Nigdy nie mają, można powiedzieć, świąt zrobionych przez nas. Zawsze tam jakieś ciocie dają, coś tam. No to dzieci się cieszą, ale od nas jeszcze nie miały nic. No bo nas nie stać na to. Marcin Szyszka odpiera zarzuty, twierdząc, że nie otrzymał jeszcze pieniędzy od swojego zleceniodawcy. Dopóki niemiecki kontrahent nie wypłaci należności, on też nie ma skąd wziąć pieniędzy. 20 osób, o których państwo mówicie, to one też właśnie pracowały na budowie? Tak. Tak, nawet pan Marcin obiecał umowy naszym mężom. Tak, wszystko miało być legalnie. Wszystko miało być legalnie. Okazało się, że niestety tak nie jest. Pracowali w Niemczech na czarno.